dzisiejszym odcinku zagramy Speedrunners vs. Hunters! Zasady dzisiejsze zabawy są bardzo proste. Uciekinier musi zdobyć diamenty, aby stworzyć diamentowy kilo, po czym rozwalić specjalny puchar, dzięki któremu zwycięży. Zabójcy oczywiście muszą mu w tym przeszkodzić, a dodatkowo wszyscy latają na helikopterach. Wow! To był chyba Szaku. Skoro dzisiaj sobie troszeczkę pofurwamy, no to sprawdźmy, czy ten przycisk lajka też pofrunie, jeżeli go wciśniecie. Klikamy! Wow! Faktycznie. Pamiętajcie, jeżeli nie wiecie, w co się ubrać, a bardzo lubicie zwierzęta na przykład tak samo jak ja, no to zapraszam wszystkich na pixieshop.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Dobra, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny zagramy Speedrunners vs. Hunter. Tym razem do drużyny Hunterów dołącza JJ-ka. Największa zabójczyni Minecraftowa, jaką znam. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. Moi drodzy, zasady są proste. Ja muszę odnaleźć taki oto puchar, a wy musicie mi w tym przeszkodzić. Dzisiaj poruszamy się pufokopterami. Widzieliście kiedyś pufokopter? No właśnie, chciałam zapytać, co to ma być. Czy to jest taki, taka pufa i taki wiatrak, co zawsze jest przyczepiony na suficie? Dokładnie tak, to jest coś takiego. Tutaj na dole macie taką dziurkę, gdzie się tankuje maszynę. Widzicie? O. Dobra, JJ, tankuj. Ja wsiadłam już w to. Okej, ja biorę kompas i lecę, a wy się, moi drodzy, martwcie. Jak to się tankuje? Nie powiem wam, nauczcie się. Ja jestem speedrunnerem. Chłopie, co ty robisz? Dlaczego ty... Zostaw to. Puchar można zdobyć tylko i wyłącznie diamentowym mieczem. Raczej kilofem, przepraszam, mieczem. Mieczem diamentowym to mam nadzieję, że was zdzielę. Jak wam idzie, moi drodzy? Dobra, ja próbuję to po raz kolejny. Dobra, odejdź, zatankuję, jak nie umiem. Stary, ja nie mam pojęcia, jak zatankuję. Ty się loduje. Chłopie, kontrolem. A, kontrolem się ląduje. Dziękuję, Szaku, bo tak bym prawie zginął, a tak na szczęście mi się udało. Co, mam już na to wejść? Dobra, czekaj, ja spróbuję. Wy jesteście takie tam sierotki, że to jest koniec świata? Nie, no znowu to. No ale co się martwisz, co się martwisz? Dobra, JJ ci tu tankuje, uwaga. Żebyśmy mieli porówno, bo masz 7000. Mówiłem, że JJ jest najlepsza speedrunnerką. Znaczy hunterką, przepraszam. Posłuchaj, ja ją wyszkoliłem w 1000, damy radę. Tak? Okej. Tak jest, pokazuj, dobra. Słabość. Fara nie przemyślał, co zrobił. On wziął, poleciał. Mu się paliwo skończy. Tak. Farelowi się paliwo skończy, na pewno. Tankujemy to. Dobra. Okej. A jeszcze coś. Dobra, JJ-ka, ja to zostawiam, idziemy. Dawaj. Dobra, lecz tam, mopą to poleci. Tak. Dobrze, lecimy. Kurde! Widzę, że bardzo dobrze wam idzie. No, dopiero wystartowaliśmy. O, to gitara. Przewagę. Dobra, JJ, tu lądujemy i zbieramy rzeczy. JJ, kontrolem. Nie gadaj, że zginęła. Aha, a ja shiftem. Dobra. Zginęła, kontrolem. Dobra, na szczęście nie zginęła, mówisz? No i szef. Dobra, Farel. No. Masz przerwane, bo już mamy... Okej. Przypominam wam, że kompas mnie nie wskazuje jak coś, nie? A my ci przypominamy, że zanim tam dojdziesz do tego trofeum, już tam będziemy 5 razy. Dobra. Pamiętajcie, aby wygrać, musicie zdobyć trofeum. Musicie mieć diament. Aby wygrać, a ty, aby je wykopać, musisz mieć diamentowy kilo. No też, dokładnie. Ja ci wszystko zrobię szybko, bo musimy go dogonić. Ja daleko nie jestem, spokojnie. Najgorsze jest, że nie mam żadnego jedzonka też, a ja już mam 3 serca. No, jedzonko! Rzecz ważna, bardzo ważna, nawet bym powiedział. Mamy jedzonko. Skąd masz jedzonko? Haha, nie interesuje się, mamy JJ. Ja zabiję tego baranka. Wszystko jedzonko mają. Oni oszukują, coś mi się wydaje, że oni se tego. Na cheatach grają. Tutaj jest tylko fair play. Tutaj jest tylko fair play, co nie szaku? X-raya odpaliłem, nie do końca. X-raya na jedzonko? Pięknie. Tak, dokładnie. Dobra, JJ, mam już dużo kamienia, także... Dobra, to mi się przyda na pewno. Gdzie ty mi uciekłeś, chopie? Tu gdzie crafting jest. Okej. A tutaj... Nie wskakuj, proszę cię. Nie wskakuję. Piecyk zrobimy, cyk. Masz wszystko. Żeby tak wszystko ładnie mi mówić, a ja sobie słucham, jak gumowe ucho? Ale ty sobie słuchaj, co ci to da? Dobra, JJ, wsiadaj. Dokładnie. Let's go, po jedzenie. A może ja też mam piecyk? Nie, no nie mogę patrzeć, co tu się dzieje? Uważaj, bo ci fotel zdmuchnie, stary. Dobra, uważaj, bo cię znajdę lepiej, co? No. Proszę, jak ładnie zaparkowała! O kurczę, szkielet! JJ-ka jest najlepsza, pamiętajcie, że w nocy chodzą moby po... Od tyłu go. Po powierzchni. Dawaj go, JJ! Dobra, leży. Zbieraj szybko jedzenie, jak tylko możesz. Bo musimy stąd uciekać, bo mało życia. To jest taki skam po prostu, ja kopię i kopię. Gdzie te żelazo, ja się pytam? Spokojnie. Dobra, czyli chodź, idź na ten. Idź na fotel, uciekamy. Szybko, leć. Najlepsza hunterka. No to teraz musisz, Szaku, jakoś, nie wiem,
przyholować sobie. Aj, no cóż, nie przebój się. Dobra, dawaj, bo mi zniszczy! No dawaj! A! W ostatnim momencie! Wow, dobra. Hej, Jake'a, widzisz mnie? Co się dzieje? Jakiś śnieg, lol. No jestem tutaj, gdzie ty jesteś? Dobra. Dobra, widzę cię. To może być spoko. To może być spoko. To może być spoko. Tu, Jake'a przyszło. Coś tutaj jest ciekawego? Halo? Chodź. Yes! Mamy to. Okay. To już nie jest trening, teraz już gramy na poważnie. Czy Jake'a, trening się skończył. Dawno temu. Dobra! Mamy to. Dobra, wyląduj i chodź. Dobra, ty możesz kopać sobie w dół. Pam-param. O to chodzi. Dziękuję ślicznie, proszę państwa. Dziękuję. Farel jest po tobie, wiesz o tym. Domyślam się, że tego nie mam z wami szans. Zwłaszcza jak JJ-ka tam ostatnio wymiata w te gierki. Dobra, spokojnie. Ja się boję, tak? Ja się boję, ale postaram się tutaj jeszcze jakoś zawalczyć. Powinniście mi dać szansę, wiecie? Zbieramy żelazo, bo Farel ma żelazo. Tak mi się wydaje, bo tak coś tam krzyczał. Tu nie mam żadnego żelaza. Nikt nic nie krzyczał, wydawało ci się szako tylko. Tak? Okej. To jednak nie, to Farel nic nie ma. Ja nic nie mam, ja biedak. O! I to mi się podoba. Czy jest noc? Wiem, który... Tak, jest noc. No, hala, mogę wam podpowiedzieć, światło! Że jest noc. No tyle kopania, zero żelaza. No, jak wam idzie tam, przepraszam, halo, huntersi? Diamenty! Tak, diamenty! Jaki prankster! Dobry jesteś, Szako, ci powiem. To ci wyszło. To ci, kurczę, wyszło mocno, ni. Dobra, że inaczej robiłem plan B. Plan... Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Plan B? A był w ogóle plan A? Idę po ciebie. Tak, nie było planu A, ale teraz jest plan B. Dobra. Wszystko jasne. Nie przejmuj. Już mam taki plan, że Farel to będzie płakał, jak nas zapatry. Dobra. No i elegancko wyglądam, jak szef totalny. Nie mogę! Dobra. JJ-ka, nie siej paniki takiej. Chodź za mną. Dlaczego to jest cały czas noc i te zombiaki chore się tego przycisną? Bo Farel tak specjalnie zrobił, on teraz siedzi w kopalni i wiesz, tutaj... Farel jest szefem! Wszystkich szefów! Wiedziałem przecież, to było niepoważne. Co? No patrz co mamy. Wioskę macie? Nie, no czy... Ale że JJ-ka tak gada na publiku? No co? Uwielbiam! Okej, skoro mają wioskę, to będą mieli też jeszcze jakieś jedzonko tam z kubańca. Ja wylądowałam na dachu, no. Dobra, JJ, no to zleć. Okej. To dobra, mamy. Idę. To mamy. Pyk, nie, zombie. Pyk. Jej! I o to chodzi. Okej. Okay. Dobra, kilo wciczeń jest spoko. Ale okay, dwóch dzięki. Garbatych. Dobra, i kopiamy się w dół. Robimy kopalnię. Dobra, ja szukam żelaza, JJ. Ja biorę wszystkie te bewstyki. Dobra, JJ, to ja się zajmę żelazem, to by tam całe jedzonko, ty je przytopisz. To daj. Z naszym kucharzem wojennym. Ja tak na ostro zrobię te kotleciki. Dobra. No, żeby podczas walki nas nie pogoniło, dobra. Powiem tak, skończył mi się pierwszy kill-off, rozumiecie to? Dobrze ci dopiero tak! Dopiero pierwszy, ja trzecim lecę! Dobra, rzeczy, jeszcze żelazo nas musi zadowolić. Okej. Nie mam więcej. Tędy można gdzieś przejść? Halo? Widzowie? Zrobiliśmy podkop u gościa w chacie, ten nie wie o co chodzi, ale się nie odzywa. Zastraszyłam go, powiedziałam, że... Tak, że co mu powiedziałaś? Że mam jego rodzinę. Kulfoniastą? Tak. Dobra, ja podleciałam do góry, dobra, widzę cię. To prowadź, bo ty masz kompas. Dobra, bo ty straciłaś przecież w wojnie z przetrwaniem. Dobra, Farel, gdzie jesteś? Jestem w podziemiach. Kopię. Stary, kopię. I nie mogę nic wykopać. Bardzo dobrze. My JJ-ka właśnie świątynię znaleźliśmy. Tak? Super. JJ, potwierdź. Tak, dokładnie. A w co z tej świątyni jest? Skarby. Skarby w świątyni, tak? Chciałbyś wiedzieć. Domyślam się, że tam mogą być diamenty i skarby, no. W waszym wykonaniu na pewno. Dobra, Szaku, co? Lepiej mnie pilnuj, bo jak ja zginę, to właśnie, nie mamy żadnego jedzenia. Właśnie. Dobra. Dobra, kompas mi zakręcił, czy będzie ci po prawej tutaj? Tutaj? Zuczy, że nie naciśnij shift. JJ. Dobra. Nie wiem, czy coś tutaj będzie. Mam nadzieję, że tak, bo tutaj jest mega niebezpiecznie. Nie, no przecież jakiś... Nie wiem, kto to budował. No patrz, bez podłogi.
Ja nie mogę, żenada. Żenada, totalna. Dobra, zlatujemy tutaj na dół. Kontrolem, nie shiftem. Jeśli ja tydzień już nie wrócę po ciebie. Hunters odpada wtedy. Już mamy wszystko co potrzeba, teraz z kopalni dopiero wyjdziemy za jakieś 6 minut. Let's go, mamy żelazo. Czedzie, mam już tyle żelaza, że Farel to się przewraca, jak to słyszy. No. Cały czas! Kręcę się w kółko. Z zachwytu. Okay. Aha. Jest bungiel jeszcze. Kop, bungiel. To jest niesamowite, że tyle przekopałem i jeszcze nic nie znalazłem. Pamiętaj, że ja mam całe jedzenie. Pamiętam, Czedzie, dlatego jesteś dla mnie bardzo cenna po prostu. Ale że pan do mnie strzela i pan też? A! Hop! Ile tego wungla tu jest? Odejdź, nie bij mnie. Okej. Co? Co to miało być? Nie, o! Nie. O! Szkielety! Czwarte! Farel zginie. Czwarte! Dobrze. Chodź tu, cwaniaczku, chodź! Mam cię! Dobra. Mam cię! Dobra, gdzie jesteś, Szaku, bo ja już wszystko zebrałam. Idę. Mam cię, mordo! Woo! Gdzie to jest? Dobra. No krzyki daje bojowe. No. Dobra. On nas tak próbuje, wiesz... Nie chcę wam nic mówić, trącić, ale... Ale co? Ale gdzie jest reszta? Mam kolejną kopalnię taką... Co to za skam? Nie! Popłynęło? Nie! Jaki skam? Nie miałem miejsca w ekwipunku, diamenty poleciały razem z wodą do lawy! Nie! O, cwaniaczku! Dobrze! Jednego brakło! Szukaj dalej! Nie wierzę! Tak! I tak! Cicho bądź! Nie! Tak, są! Nie odsłuchuj, nic nie znalazłeś! Kłamiesz! Cześć, bo ja się przejmuję. Tak mu się powodzi. Cześć. O, tak! Powinno to być dla ciebie motywacją. Nie! Ja pierdzielę, co te creepery tam robiły! Jezu, czego on się tak drze? Weź tak się nie drzyj, dobra? Ty byś widziała, jaki tu jest dym? Nie mam pytań! Dobra. JJ, akcja sikorka! Uciekam. Co tam u was się dzieje takiego? Formacja żółw! Nie wiem, co mam zrobić, uciekam! Buduj się klockiem do góry! JJ, czemu ty mu w oczy spojrzałaś? On mnie zabije! Uciekaj, biegnij! Kocham moich huntersów! Nie wiem, gdzie mam uciekać! Dobra. Jeżu! Ale wiedźma! Uciekaj! No nie! Gdzie wy poszliście? Ja się tak zapytam. Jakiś dungeon podbijacie, czy o co tu chodzi? Ja się boję. Jest! W końcu! W końcu powierzchnia! O kurde. On już jest na powierzchni, okej. O kurde. Co mi dałeś? Tylko jestem ciekawy, gdzie mój hulokopter zaparkowany. To będzie teraz zadanie. O Boże! Czekaj, bo ja mam taki głupi pomysł. Jaki? Dawaj stamtąd płota na wieżę. Co? Ja bym też chciał posłuchać, halo! Weź się zmutuj, Farel! Nie mogę! JJ, na czas! Dobra, jestem. Z tej górki powinienem widzieć mój fotel. Farel, jesteś gotowy na porażkę? Ty jeszcze inaczej! Teraz to już jest w ogóle plan Boga, co? Nie? To, co ja JJ wymyśliłem? Plan Boga. O Boże, już się boję! O, gorący towar! Czyżby lawa była brana? Nie. W ogóle. Usuń to z pamięci. Dobra, lecimy, to tak? Chyba było tu. JJ, bo możliwe, że ja do lawy wpadę, jak tam... Tak jest, malutki! Siemanko. Gdzie wylądujesz? No tu u góry. Jest! Ryzyk fizyk to był, nie? Jak możliwe, że zaryzykować? Do lawy? Dobra. To weź tak... Okej. Jak tam, huntersi? A co to tam za podśmiechujki, że tak powiem? Nie wiem, czy wiecie, ale największy hunter już leci. Już leci wyjaśniać was. Możesz wejść na farkę i na plus leci. Czyżby to był jakiś zimowy biom? Nie. Nie? Jesteśmy takimi omnibusami, że to szok. Ale... Co to jest omnibus? Nie wiem, słyszałem kiedyś. Omnibusy... Są jest u góry?! Te omnibusy są u góry?! Dostał! Wow! Dostałem! Gdzie jestem? Wleciałem w chmury! Wleciałem w chmury!
No dawaj! Chcesz się bić? To chodź! Co, ale że JJ wojna. Tak... Kosmiczna no, a jak? Wojna. Dobra, wojna dobra. Na wysokościach. No dawaj, szaku cwaniaku. Dostał. Ja nas strzela. Gdzie jest JJ-ka? Gdzie jest JJ-ka? Dostała? Kurde, nie, wiem, czy nie trafiłam. Dosta... No dawaj. Walcz, nie walcz, walcz, zajmij go czymś. No chodź, malutka. No chodź, ta walka, walka będzie cwany? Trwała bardzo długo, coś mi się wydaje. Taki jesteś cwany? Gdzie ty jesteś? Wow! Nie, do lamy co wpadłem! Ty żartujesz! Jest! Nie! Jest! 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 Nie yes. Nawet! Puchar! Nie no! Puchar! Nie. Tak! Nie. Mam puchar! Udało się stop! Nie wpadła do lamy! Dobrze! Zwycięzca! Zwycięzca! Udało mi gdzie masz puchar? No ja mam znowu puchar. Wygrywa. Jak masz puchar? No mam! To co, nie miałem miejsca w ekwipunku? Siedzę sobie na tronie i trzymam puchar, a co? Nie, no, no. Nie, nie zebrałem nie go! I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny Speedrunners vs. Hunters. Zapraszam oczywiście wszystkich jeszcze na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!